w zeszłym roku już na pierwszej Radzie Pedagogicznej podjęliśmy takie przedsięwzięcie, że trzeba coś zrobić w związku z obchodami jubileuszu naszej szkoły. I tutaj wpadłyśmy wszystkie na pomysł, żeby to była wystawa. Szkoła nosi imię Jana Pawła II. No i stąd właśnie ta wystawa. Ponieważ tak odnosimy się wszyscy bardzo tak do czasu pandemii, ale pomysł sięga dużo wcześniej, ponieważ przygotowywaliśmy się do tego, że szkoła będzie obchodziła taki jubileusz 20-lecia nadania imienia, poza tym stulecie urodzin Jana Pawła II, ogłoszony rok Jana Pawła II. Pomysł okazał się trafiony. Długo myśleliśmy nad konwencją tekstu, żeby wystawa nie była nudna, żeby to nie był pusty tekst, na który nikt nie zwrócił uwagi. Konwencja listu sprawia, że dana osoba, konkretna osoba zwraca się z jakimś konkretnym przesłaniem. Wymyśliliśmy, że to będzie ósmoklasista. To takie widzenie przy pomocy tego listu, widzenie ucznia, co tak naprawdę bycie w szkole Jana Pawła II daje uczniowi, człowiekowi. Nie to, że my mamy tu dużo zdjęć, że my mamy jakieś imprezy, tylko co tak naprawdę dla człowieka, dla rodzica, dla ucznia bycie tutaj blisko szkoły imienia Jana Pawła II, jakie wartości to przekazuje? Takim naszym dopełnieniem są różne dokumenty, które przez lata były zbierane przez szkołę, przez pracowników i również przez uczniów. Również zdjęcia, które udało nam się pozyskać od byłych pracowników szkoły, od byłej dyrekcji szkoły, ale również te, które znajdują się u nas na terenie szkoły. Musimy teraz też pamiętać, że te obecne lata są takie troszkę cięższe, ponieważ jeżeli zdjęcia robimy aparatem na przykład telefonicznym, jest to troszkę trudniejsze. Natomiast nasze kroniki są również bardzo bogate w te starsze zdjęcia, które wykorzystaliśmy w tej wystawie. Udało nam się je zeskanować, a dzięki pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szanowie, a de facto paniom z promocji, udało się nam to pięknie oprawić wokół tego listu ósmoklasisty. Pomysł, by była to wystawa zewnętrzna, dostępna dla każdego przechodzącego, był dobrym pomysłem. Dlatego, że dzwonią, przychodzą, rozmawiają z nami ludzie właśnie z Kościelca, niektórzy przychodzą z miasta, emerytowani nauczyciele, rodzice, uczniowie, dziadkowie. Przychodzą i naprawdę niektórzy się wzruszają. Ponieważ niektórzy rozpoznają również siebie, czy swoich bliskich, czy swoje wnuki na tych zdjęciach. Myślę, że jest to wartościowy materiał, który nie tylko odsyła poszczególnych ludzi do wspomnień, ale do tego, że dobre rzeczy, wartości są żywe.